Witam Państwa. Dzisiaj moim gościem jest pan Cezary Kucharski, były menadżer Roberta Lewandowskiego, były wielokrotny reprezentant Polski w piłce nożnej, uczestnik Mistrzostw Świata w Korei. Witam Cię. Witam Cię Tomku, witam Państwa. Postanowiłem, że będziemy na ty, chyba uczciwość nakazuje powiedzieć, że znamy się od bardzo wielu lat. Nasze dzieci chodziły do jednej szkoły, chyba nawet przez jakiś czas do jednej klasy, więc mieliśmy iść o dość okazję, żeby się spotykać prywatnie na boisku i na trybunach. Dokładnie, no spotykaliśmy się nawet biegając razem w Konstancinie, tak? Nie wiem, czy ja pamiętam, jak czasem przyjeżdżałem do was po moją córkę i to było sobotnie popołudnie. Robert zaczynał wtedy grać w Borussii i zdarzało nam się omawiać właśnie jego występ w kolejnym meczu Bundesligi. Na początku, jak pamiętam, było ciężko. Pamiętam, jak niesamowicie pozytywnie to przeżywałeś. Nie żal ci, nie smutno ci, że to wszystko utonęło w takiej niemiłej atmosferze, że puenta była taka, jaka była? No wiesz, no oczywiście, wiesz, ja jestem Lewandowskiemu wdzięczny, że mi zaufał, będąc piłkarzem z Nisza Pruszków i doszliśmy przez 9 lat ze Znicza Pruszków do Bayernu Monachium, do statusu piłkarza, który najlepiej zarabiał w Bayernie Monachium, w niemieckiej lidze. Coś, co patrząc na naszą historię polsko-niemiecką, jakby no, do tej pory nie zdarzyło się, żeby polski piłkarz w Niemczech był tak bardzo dobrze wyceniany, tak dobrze, tak dobrą klasę prezentował. Oczywiście jakby żal mi tego stylu rozstania. Ja do końca nie miałem na to wpływu, bo jakby nie wiedziałem, że Robert Lewandowski mnie nagrywa i ma jakby w planach jakby intrygę z pisowską prokuraturą. Ja... On mówi, że nagrywał, bo go szantażowałeś, więc poniekąd mówi, że nagrywał cię profilaktycznie. A, profilaktycznie nagrywał, no tak, to rozumiem, że to nagranie teraz też możesz wykorzystać w przyszłości. Nie, to nie jest profilaktyczne. Do przedstawienia mi jakichś tam zarzutów. Nie, jakby oczywiście wszystko można przedstawić, wiesz, wszystko jakby można zbudować narrację w mediach, tak? Natomiast fakty są takie, że moi prawnicy z jego prawnikami negocjowali porozumienie, było porozumienie wynegocjowane. No i spotykałem się z Lewandowskim nie dlatego, że chciałem się z nim spotykać, tylko że jakby jego prawnicy zaproponowali mi spotkanie właśnie w Monachium, ustalili termin, on podał termin i tam mnie nagrywał. No i później się okazało, jak poszedł do prokuratury, że nagrywał mnie już dużo wcześniej, nawet kiedy jeszcze oficjalnie opinia publiczna myślała, że współpracujemy, więc co ciekawe, 5 dni później po tym nagraniu, jak bo to ja doskonale pamiętam, 12 lutego 2018 roku, 5 dni później składał mi życzenia urodzinowe. Ani razu nie spotkałem się z Lewandowskim z własnej inicjatywy, zawsze spotykałem się z jego inicjatywy lub też jego prawników, nie? Więc dzisiaj teza o szantażu, no brzmi oczywiście, wiesz, jak 1000 razy powtórzysz kłamstwo, to ono się staje prawdą, nie? Jakby to, a powiedz mi, a czego miało dotyczyć to porozumienie, które pomagali wam zawierać prawnicy? No wiesz, jak byłem menadżerem Lewandowskiego, to też podpisaliśmy umowę na mocy której stałem się właścicielem praw do wizerunku Roberta Lewandowskiego do 2030 roku. Przepraszam, ja powiem ci, że tego nigdy nie zrozumiałem, bo rozumiem, że jesteś menadżerem piłkarza, jak on podpisuje kontrakt, to masz od tego procent, ale nie rozumiem, jakim cudem on się zgodził, żeby komukolwiek
tobie albo komukolwiek innemu sprzedać za jakiekolwiek pieniądze sprawa do swojego wizerunku. No ale przecież Tomek, może każdy pójść do każdego piłkarza w Polsce, grającego w pierwszej lidze, na przykład młodego, i zaproponować mu kilkadziesiąt tysięcy za prawa do jego wizerunku. Tak? To pewnie na to się zgodzi z chęcią. W którym roku zawarliście umowę, która dawała ci de facto prawa do jego wizerunku w dużym stopniu? Opisywane w mediach, to od 2008 roku podpisaliśmy umowę, później były jeszcze zmieniane. Ostatnio podpisaliśmy w 2014 roku jakby umowę między sobą, którą wiosłem do wspólnego biznesu. No i jakby kończąc nasz biznes, trzeba było rozliczyć. To trochę tak jak z rozwodami, nie? Akurat ty masz... Żeby się nie pogubił co do faktów. Czyli wy już... Kiedy ci prawnicy się mieli spotkać, to wasz rozwód i wasz związek menadżer-piłkarz został zakończony, rozwód zawarty? Tak, w 2017 roku żeśmy w lutym zakończyli współpracę, no i później trzeba było rozliczyć biznesy, które wspólne mieliśmy, no więc... To zleciłem jakby dwóm, albo nawet w którymś momencie nawet trzy kancelarie pracowały nad tym porozumieniem, analizowały, negocjowały z prawnikami Lewandowskiego i wypracowały porozumienie takie tak zwane rozwodowe, tak? No bo jakby można porównać te nasze rozejście trochę do takiego rozwodu trudnego, nie? Więc nasi prawnicy wynegocjowali porozumienie między nami. No, należało wpisać tylko kwotę, jedną kwotę, którą tam mieliśmy się spotkać i ustalić kwotę. Tak? Prawnicy chcieli, żebyśmy my to zrobili, tak? Czyli Lewandowski... A jakie były widełki w tej kwocie? No dobra, no a ile są warte... Więcej. No wiesz, no jakby... Mój pozew, który złożyłem, ponieważ no, nie dogadaliśmy się na spotkaniu, mój pozew, który złożyłem w sądzie, on jest na kwotę około 40 milionów złotych. Na tyle wycenili prawa do wizerunku Lewandowskiego, wycenili biegli związani z Akademią Ekonomiczną w Krakowie, firma, która wycenia wartość firmy, udziałów spółek i tak dalej, więc bo ja nie wiedziałem, spotykając się z nim, nie wiedziałem, jaką kwotę mogę oczekiwać. Czy Robert kwestionował te 40 milionów? Nie no, Lewandowski jakby kwestionował wszystko, że mi się należy, cokolwiek. Nie? Przecież on w tych rozmowach, które później wypuścili zmanipulowane do mediów, pocięte, on przecież mówił, że nie należy mi się nic, należy mi się 0 euro, 0 złotych. To jest słynne jego powiedzenie, więc on nie lubi płacić, więc nie zamierzał się. Jakby, ja byłem totalnie zdziwiony, że jego prawnicy negocjują z moimi prawnikami porozumienie, a on mówi, że mi się nic nie należy. Nie? Więc jakby to dla mnie to było takie absurdalne wręcz, no bo po co my się spotykaliśmy, nie? Dzisiaj wiem, po co się spotykaliśmy. Dzisiaj wiem, że on planował po prostu intrygę, nagrywając mnie, chcąc udowodnić jakąś inną tezę, chcąc mnie przymusić trochę do jakby uległości wobec niego, tymi nagraniami. Przepraszam, Czarku, bo wcześniej powiedziałeś, że on był dogadany z prokuraturą pisowską. Czy to było, czy według ciebie on szedł do prokuratury z dowodami, czy nagrywał cię, czy nagrywanie już było elementem porozumienia z ludźmi Ziobry? Znaczy ja wiem, że on szukał dojścia do władzy. Miałem takie informacje, dostawałem z miasta, no bo on też chodził po mieście i o tym opowiadał. Nie? To do mnie docierało.
opowiadał w środowisku piłkarskim, że ja go szantażuję, że ja chcę wyłudzić jakieś pieniądze. On tworzył wokół mnie taki mit złego człowieka, tak, który jakby dorobił się wielkich pieniędzy na Robercie Lewandowskim i teraz jeszcze go dodatkowo jakby szantażuje, no, i chce wyłudzić. Więc on tworzył środowisko, dziennikarze przychodzili do mnie, pytali się mnie, o co chodzi, nie? Więc ja im jakby mówiłem, no słuchajcie, no jakby ja chcę rozstać się z Lewandowskim i ja tutaj wynająłem prawników, którzy próbują porozumieć się, żeby zamknąć naszą spółkę wspólną, nie? Więc oczywiście to nie było takie sexy, prawda, no bo tam jakby bardziej dziennikarzy interesowało te pomówienia Lewandowskiego, nie? Więc oni się mnie pytali, no, na ile okradłeś Lewandowskiego, nie? Ja mówię, na nic, nie? No, i jakby tego typu insynuacje. W starych czasach w rozmowie kiedyś prywatnej mówiłeś mi, że Lewandowski to tego PiSu bardzo nie lubi. No, no to prawda, że on jest i ona jest jakby platformiani, można powiedzieć, nie? No, natomiast jakby o to, żeby pomóc mu rozliczyć biznes ze wspólnikiem, no to on jakby no, pójdzie do diabła, tak? Więc poszedł do prokuratury, bo ktoś mu pewnie to podpowiedział. Pojawił się mecenas Tomasz Siemiątkowski, związany z obozem władzy, tak? Który pomógł mu w 2 tygodnie przeprowadzić śledztwo, znaczy prokuraturze, tak? Mam wrażenie, że to Siemiątkowski prowadził to śledztwo pozorne, dostarczając jakby sfałszowane dowody, spreparowane dowody, nagrania, potem świadków, którzy na telefon przychodzili w dwa tygodnie. To było kuriozalne, że w ogóle zawiadomienie z tego artykułu było napisane do Bogdana Świączkowskiego, do prokuratora krajowego, a tego samego dnia dwóch prokuratorów takich dyspozycyjnych z prokuratury regionalnej, Dawid Hieropolitański i Tomasz Łopatka, które zajmują się takimi jakby bardziej przestępstwami VAT-owymi, oni dostali polecenie, żeby jechać do Lewandowskiego na zgrupowanie reprezentacji Polski w Gdańsku. No, czyli oni następnego dnia po złożeniu jakby doniesienia do Świączkowskiego, dwóch prokuratorów pojechało do Lewandowskiego na przesłuchanie, nie? No to się... Świączkowski to prawa ręka Ziobry, więc że tak uderzono najwyżej, jak można było prawie w hierarchii. No nie, no to jakby to jest jasne. To co ciekawe, dziennikarze śledczy, kiedy oni odpalili to w mediach Lewandowskiego, tak zwany obóz odpalił w mediach, że ja go szantażuję, to dziennikarze śledczy się pytali prokuratury, czy jest zawiadomienie z jakby Lewandowskiego. Odpowiedź była, że nie. Więc to było też jakby ciekawe, że prokuratura okłamywała jakby dziennikarzy, jakby prowadziła jakby to pozorowała jakby śledztwo, tak? No bo jakby to śledztwo polegało na tym, że 5 świadków przesłuchano, 5 oprócz Lewandowskiego, czyli 6 osób, które tam zostały na telefon sprowadzone do prokuratury. Moi prawnicy nie mogli brać udziału w tych przesłuchaniach. Jakby prokuratura w ogóle nie przesłuchała tych taśm, tych rozmów, które dostarczył Lewandowski. Ja dzisiaj wiem, że te taśmy są zmanipulowane, spreparowane, były cięte, były... Tak, ale wiesz, czy jacyś biegli to stwierdzili? No biegli, no ja wiesz, ja... Jakby dla mnie to jest jakby sprawa o honor. Ja zawsze jak w poważnych sprawach wynajmuję bardzo dobrych jakby fachowców i biegli jakby stwierdzili, że te taśmy są jakby zmanipulowane, że są jakby były w nich ingerencje, pytanie po co. Nie ma, one się różnią. Lewandowski przegrywał z telefonu na telefon.
te nagrania, więc one straciły już jakby taki materiał dowodowy, nie? Więc prokuratura nawet tych nagrań, tych rozmów nie przesłuchała, nie? To śledztwo polegało na tym, że Lewandowski im powiedział, że ja go szantażowałem, nie? Oczywiście nie powiedział kontekstu tych nagrań, które robił, nie wytłumaczył, nie powiedział o tym, że to prowadziliśmy negocjacje, zamknięcia biznesu, o tym w ogóle nie powiedział. A nie powiedział prokuratorowi, że ma umowę ze mną na prawa do swojego wizerunku. A uważasz, że prokuratura, Ziobro czy Święczkowski chcieli w ciebie uderzyć, żeby załatwić byłego posła Platformy, którym byłeś? No tak wiesz, to jest, nie, no oczywiście, po pierwsze interes jest biznesowy, tak, no bo przecież jakby sprawa dotyczy 40 milionów złotych, jakby no tak ostrożnie wycena była zrobiona, prawda? Więc po drugie Lewandowski w swoich zeznaniach jakby mówił, jakim ja jestem złym człowiekiem, jakie wiele przestępstw popełniłem w ogóle i no i jakby oczywiście zwrócił uwagę, że byłem posłem Platformy w latach 2011-2015, więc to było akurat parę to było w tym czasie, kiedy robili akcję też z Giertychem, tak? Kiedy nie udała mi się akcja z Giertychem i dosłownie jakby tam 5 czy 10 dni później odpalili akcję jakby ze mną, tak? Z zatrzymaniem. Mówiłeś, że dwóch prokuratorów pojechało do Gdańska, żeby przesłuchać Roberta. A kiedy prokuratorzy pojawili się u ciebie? Znaczy nie, prokuratorzy nie pojawili się jakby u mnie, tylko ja się pojawiłem u prokuratora po spektakularnym wejściu sześciu policjantów do mojego domu o 6:30, prawda? Oczywiście pierwsza informacja tam na Konstancji, tak? Tak, na Konstancji, tak. O 6:30 przyjechało sześciu ludzi, pięciu policjantów, jeden biegły. No i weszli do domu, no i zaczęli mnie tam, że powiem, krzyczeć, że ja tutaj szantażuję Roberta Lewandowskiego, nie? No więc jakby tam to mnie, jakby oczywiście, no, byłem gwiazdą wszystkich mediów, TVP Info pierwsze poinformowało o tym, nawet miałem informację, że oni poinformowali o wejściu policji do mnie, do posła Platformy, wcześniej niż policja weszła, bo widziałem, jak policjant wychodził na zewnątrz i tam jakby z kimś tam rozmawiał, więc pewnie koordynowali tą akcję też z TVP Info. No oczywiście, no nie muszę mówić, że później byłem gwiazdą jakby wszystkich wiadomości w TVP, a w głównych wiadomościach telewizji pisowskiej 19:30, w głównych wiadomościach telewizyjnej byłem w 8 minucie nawet na tle Bronisława Komorowskiego, tak? Razem gdzieś mieliśmy kiedyś takie spotkanie i więc byłem przedstawiany jako zły człowiek, no poseł Platformy. Dla mnie to jest jakby ewidentna współpraca jakby Lewandowskiego z pisowską prokuraturą i z tą władzą, jakby w tym celu, żeby mnie zmusić do tego ustępstw. Przepraszam, powiedz mi w takim timeline, ten moment, kiedy, co się nie wszystkim kibicom podobało, Robert odbijał piłeczkę przed prezydentem Dudą. Co to było, jakoś zaraz po, zaraz przed? Tak, to było zaraz bodajże po, kiedy ja w prokuraturze opowiadałem, jak ich okłamał, jaka jest prawda, że rozliczały biznes, ile pieniędzy razem wspólnie z Anną Lewandowską wyciągnęli z tej spółki na prywatne cele, będąc podatnikami niemieckimi, mieszkając w Monachium, robili sobie zakupy na polską spółkę, nie? No ja wszystko to chciałem jakby uporządkować. Kończąc z nim biznes, moi prawnicy domagali się po prostu, żebyśmy przywrócili stan spółki do zgodnej z prawem. No i
i nie mieliśmy z drugiej strony odzewu, to było bardzo dziwne, a dzisiaj to rozumiem, dlaczego to było, dlaczego nie było odzewu, tak? Dlaczego wysyłaliśmy na przykład do nich pisma, żeby jakby pewne rzeczy odwrócić, to co jakby zrobili niezgodnie z prawem, według nas oczywiście, nie? No bo my nie jesteśmy sądem, ale uznawaliśmy, że wypłaty, że powiem, z konta spółki, robienie zakupów do Monachium, no nie do końca się jakby jest zgodne z jakby interesem spółki. A jak długo byłeś przesłuchiwany w prokuraturze? Wiesz, no oni zrobili taką pokazówkę, tak? No zatrzymanie wielkie, prawda, i tak dalej, więc byłem przesłuchiwany parę godzin i oni mnie jakby bezpodstawnie zatrzymali na noc, nie? No jakby, żeby pokazać swoją, wiesz, tutaj państwo takie silne, no bo skoro zrobili... Gdzie tą noc spędziłeś? Nie wiem, na jakimś tam dołku w Warszawie, wiesz, nie wiem, jak to się nawet nazywa, nie? No generalnie jakby całej nocy nie przespałem, bo miałem... Najbardziej się bałem, że mi coś podrzucili, nie? Że mi coś podrzucą w tej całej akcji, nie? Że podrzucą mi coś, co bo tej kwestii rozliczenia z Lewandowskim ja się totalnie w ogóle nie boję, natomiast bałem się bardzo, że mi coś podrzucą, nie? Że coś takiego, jakąś obyczajówkę, jakieś narkotyki, nie? I cały czas patrzyłem na tych policjantów i całą noc właśnie nie przespałem, żeby myśląc, że może coś mi tam podrzucili, nie? Coś jeszcze grubszego, nie? Natomiast tej sprawy się w ogóle totalnie nie boję, jestem pewny jakby swoich racji. No i jakby czekam Ale zarzutów ci nie postawili żadnych. No nie, no postawili mi zarzuty, jakby, no, że szantażuję Lewandowskiego 20 milionów złotych, euro, sorry. Tylko ja nie wiem, nie rozumiem tej koincydencji czasowej tych zarzutów, bo ja wcześniej złożyłem pozew do sądu i nie rozumiem za bardzo logiki prokuratorów Lewandowskiego, na czym miałby polegać ten szantaż, co ja chciałem, że powiem, uzyskać od Lewandowskiego oprócz rozliczenia, bo to przecież jest absurd taki logiczny, no bo dzisiaj to ja nie wiem, ile ja mam jakby ile ja od tych pieniędzy od Lewandowskiego rzekomo chcę według prokuratury, tak? Bo prokuratura mówi, że powiedziała chyba ostatnio nawet, że ja nie mogę żądać takiej kwoty od Lewandowskiego z tytułu posiadania tych praw do wizerunku, nie? Więc wiesz, absurdem w ogóle jest, że prokuratura wiesz, w tych pismach, które pisze, że ona dba, pilnuje czci Lewandowskich w ogóle. Nie? To jest komedia. Powiedziałeś, że rozliczenia finansowe miały być skutkiem albo efektem rozwodu. Używając języka prawa cywilnego, w którym momencie twój związek z Robertem uległ rozpadowi trwałemu i zupełnemu, co jest warunkiem rozwodu? I dlaczego? Warunkiem, jakby, no, można powiedzieć, że po podpisaniu kontraktu w grudniu 2016 roku, który wynegocjowałem wspólnie ze wspólnikiem Mike'em Barterem, to był najwyższy kontrakt dla Lewandowskiego. On stał się najlepiej zarabiającym piłkarzem Bayernu Monachium. Robert Lewandowski w lutym, bodajże 6 lutego, zadzwonił do mnie i zażądał dodatkowych pieniędzy z tytułu podpisania tego kontraktu, zażądał dla siebie ode mnie 2 milionów euro, że miałem... Zwykle to menadżerowie chyba, że żądają, mówią, że należy mi się więcej, a piłkarz, ty za co mi miałeś mu zapłacić więcej? No za to, że jestem jego menadżerem, za to, że mogę być, że mam prawo być jego menadżerem, prawda, więc za to, że mam prawo w przyszłości ewentualnie kiedyś
No, to często się to zdarza, że wiesz, że menadżerowie muszą płacić rodzinie piłkarza, matce, ojcu, wujkowi, tam bratu, prawda? To często się jakby tak praktykuje na świecie. Na piwek to miało być 2 miliony euro? Tak, tak, dodatkowe. Czyli drobne 10 baniek, tak? Tak. Ja się poca, bo jest bardzo tutaj gorąco u mnie w Hiszpanii, więc nie dlatego, że rozmawiamy, ale jest, jakby czuję w plecach po prostu tam słońce, więc jest u mnie gorąco, gdzieś pewnie ponad 30 stopni. Także nie, więc jakby Lewandowski sobie tak jakby pomyślał, po prostu tak jak wielcy piłkarze, wiesz, mają, nie? No Neymar kazał płacić swojemu ojcowi, nie? Ojcu, nie? Więc tam inni piłkarze też jakiejś swojej rodzinie. No jakby płacenie w Niemczech rodzinie i w ogóle czy piłkarzom, czy komukolwiek z bliskich jest zabronione prawnie. No, to Lewandowski domagał się też jakby ode mnie, żebym złamał jakby prawo niemieckie, tak, które jakby zakazuje menadżerom płacić rodzinie, czy też piłkarzowi, bo to jest w jakiś sposób traktowane jako omijanie przepisów podatkowych i takie jakby dodatkowe przychody piłkarza. No, więc i ja pamiętam, że kiedyś w Konstancinie cię spotkałem i rozmawialiśmy, zadawałem głupie pytania typowego kibica, czy następny krok Roberta to będzie Manchester United, Arsenal czy Real. Ty mi mówiłeś, dlaczego najlepiej z punktu widzenia, żeby to był Real, a teraz dopiero widzę, że to już wtedy byliście na etapie de facto rozwodu. No, wiesz, byliśmy na etapie rozwodu, natomiast tego nikt z nas nie artykułował publicznie. Jakby ten mój wspólnik Mike Bartel tam próbował, że powiem, Lewandowskiego przekonać do współpracy z nim, więc tam jakby nie było w niczyim interesie, żeby mówić publicznie, że nie współpracujemy. No tak. Czy to jest trochę tak, że wasz rozwód zaczął się dokładnie w dniu, kiedy poniekąd wspólnie weszliście na ten szczyt i ten mega kontrakt z Bayernem? No tak, no dokładnie. No, to jest typowe moim zdaniem w polskiej piłce, jak obserwuję, jakby sytuację. To jest typowa, że największe trudności są jakby w momencie największego sukcesu. Czyli wtedy się pojawiają największe problemy. Jakby ja nie mówię tylko o agentach, ale też o piłkarzach, nie? Bo oni wtedy, czy też klubach, które osiągają ogromne sukcesy, nie? To wtedy się pojawiają, zauważyłem, jakby takie duże sukcesy, duże oczekiwania, inne, dużo większe oczekiwania, więc wiesz, to taka moim zdaniem normalna sytuacja, jakby którą obserwuję od lat w naszej piłce. No, o tyle znaczy, przeżyć chude lata to jest łatwo, ale przeżyć sukces jest niemal niemożliwością, tak? No dokładnie tak jest. Myślę, że to wielu słuchaczy, którzy odnieśli jakikolwiek sukces, mogą się z tym zgodzić, nie? No, że wiesz, no jak jesteś gdzieś tam na topie, odnosisz sukces, chwalą ciebie, no to wtedy pojawiają się, wiesz, największe trudności. No i tak było, z nami. Śledzisz to, co robi Robert, to, co robi jego żona. Mam wrażenie, że z rozmaitych jego kłopotów w reprezentacji i w Barcelonie czerpiesz satysfakcję. Mylę się? Nie, no. Przepraszam. Jakby. Sorry. Ja w tych rozmowach o tym o wszystkim mówiłem, tak? Tylko, które nagrywał, tylko on jakby miał. On się skupiał na czym innym. I teraz mam jakby. Nie czerpię takiej satysfakcji typu jakby Schadenfreude, tak? To jest trochę tak, że ja wiem, jakimi ludźmi się otacza, więc... Jakimi?
no, że powiem, amatorami, którzy są krótkowzroczni, którzy nie mają żadnego, nie mieli żadnego doświadczenia, oprócz takiego w intrygach i w kopaniu dołków pod innymi osobami, więc można powiedzieć, że ja to, co się dzieje w jego życiu, ja mu przepowiedziałem. Mówiłem mu też podczas tych rozmów nawet, które nagrywał. Też pisałem mu, jak żeśmy były różne nieprzyjemne sytuacje, to jakby no też otwarcie pisałem, co myślę o tym. Ale powiedziałeś, że przewidziałeś. Co przewidziałeś i co mu powiedziałeś? No, jakby przewidziałem taki zjazd z tymi ludźmi, z którymi się otacza, tak? Przewidziałem to, że straci poważne kontrakty reklamowe z polskimi, z tymi, z poważnymi firmami, prawda? Więc wiesz, ale czy on mniej bramek strzela w Barcelonie, bo się otacza paroma dziwnymi klientami? To chyba nie ma związku. Nie, znaczy ja na przykład patrząc na jego grę w Barcelonie, jak ostatni rok i to w ogóle ten pobyt jego, to mam wrażenie, że on się w ciągu tego pobytu w Barcelonie bardzo szybko postarzał. Czyli wiesz, jego ten pobyt moim zdaniem w Barcelonie bardzo dużo kosztuje. Tak? Ja nawet taką tezę mam, że on w ciągu tego pobytu w Barcelonie to jakby 5 lat w Bayernie Monachium teraz miał spędzać, nie? Więc zrobił błąd, że tam poszedł? Znaczy to był zawsze od początku nasz plan. Niemcy, Hiszpania, Stany Zjednoczone. Pamiętaj, jak mówiłeś Bayern, a potem wchodzimy na sam szczyt i miałeś nawet marzenie, żeby doprowadzić pierw Polaka do gry w polu w Realu Madryt. Wiesz, i wtedy kiedy publicznie się rozstaliśmy, kiedy opinia publiczna się dowiedziała, że przestaliśmy współpracować w lutym 2018, ja byłem na spotkaniach w Realu Madryt, byłem na spotkaniu w Bayernie Monachium, ja rozmawiałem z Rummenigge na temat transferu w 2018 roku do Realu Madryt i Rummenigge dał mi taką nadzieję, że jak znajdą zmiennika w Bayernie, to pozwolą Lewandowskiemu odejść do Realu Madryt. Real Madryt go chciał w 2000... Ale to był Real jeszcze, w którym grał i Ronaldo, i Benzema. Dokładnie. To by ciasno było w przodu. Dokładnie. Ja byłem w lutym w Madrycie. Spotkałem się z ludźmi z Realu Madryt. Rozmawiałem na temat transferu. Oni powiedzieli, dobra, przywieź zielone światło z Bayernu, to my go weźmiemy. No więc z Madrytu poleciałem do Monachium, spotkałem się z Rummenigge, gadaliśmy z 2 godziny i Rummenigge powiedział mi, panie Kucharski, zobaczymy, co będzie w kwietniu, jeśli będziemy mieli zmiennika na rynku, to pomyślimy. Tak? To dla mnie to było jakby takie otwarcie drzwi do transferu Lewandowskiego Ale nigdy nie znaleźli tego zmiennika. Nie, poczekaj. Choupo-Moting, jak on się nazywał? Nie, to teraz, ale poczekaj, ale po tej rozmowie, dosłownie 2 tygodnie, czy tam tydzień, po tej rozmowie mojej z Rummenigge, kiedy jakby ja miałem nadzieję, że to się uda, że to się jakby jest możliwe, a tylko trzeba znaleźć zmiennika dla Lewandowskiego, oni ogłosili, że zmieniają agenta, że przychodzi Pini Zahavi, tutaj Pirania, żeby wyrwać Lewandowskiego z Bayernu siłowo, tutaj Lewandowski będzie decydował o transferze teraz z Bayernu Monachium. No jak oni to odpalili, to ja wiedziałem, że ten transfer do Realu się nie wydarzy. Także to już jakby zamknięte są drzwi, bo ostatnią rzeczą, którą można robić, że powiem, z Hennessem czy z Rummenigge, to jest stawiać ich pod ścianą i w ten sposób załatwiać transfer. Nie? To trzeba... Chociaż finalnie Robert postawił ich pod ścianą i zmusił do transferu do Barcelony.
To było bardziej gra o pieniądze niż, bo moje informacje mówią, że oni chcieli sprzedać Lewandowskiego i jakby to była tylko gra bo oni zawsze tworzą jakby w ten sposób negocjacje w Bayernie, że to jakby tak prowadzą tą grę, że to zawodnik chce odejść. Nie? Tak samo było, jak Mandzukić odchodził z Bayernu, kiedy miał przyjść Lewandowski, tak samo robili wszystko, żeby to Mandzukić chciał odejść z Bayernu, a nie oni chcieli sprzedać tego Mandzukicia, bo wtedy jest jakby inna pozycja negocjacyjna też na rynku. Nie? Więc to kluby oczywiście jakby taki kibic, który czyta, czy dziennikarz nawet, to jakby pewnej gry nie jest w stanie odczytać, nie rozumie, tak? Nie wszystko to, co się dzieje w przestrzeni medialnej należy rozumieć tak, jak ona brzmi, nie? Czasami jakby trzeba czytać tą grę i z moich informacji jakby wynikało, że oni chcą sprzedać Lewandowskiego, tylko jakby walczą o wysoką kwotę. Czy według ciebie zjadłeś na tym zębu też jako, nie menadżer, ale jako sportowiec? Czy uważasz, że Robert jako sportowiec się kończy powoli? No, tak jak wspomniałem wcześniej, ja mam wrażenie, że się bardzo, bardzo postarzał w ostatnim czasie. Mam wrażenie, że coś tam się poważnego dzieje, że on ma za dużo spraw na głowie, tak, że no ja znam to towarzystwo, nie? No, ja wiem, jak ono nie potrafi podejmować decyzji, albo na przykład potrafi podejmować głupie decyzje, które później tak spadają finalnie na Lewandowskiego, tak jak chociażby z tym ostatnim wywiadem Lewandowskiego, który wywołał ogromną burzę w środowisku piłkarskim, nie? No przecież... Po to on to zrobił? Na chwilę przed zgrupowaniem wrzuca sam granat do szatni. No, na pewno został namówiony przez swoje otoczenie, które miało pewnie jakieś tam swoje interesy, których on nie rozumiał, tak? No, bo on pewnych rzeczy, takich związków przyczynowo-skutkowych, on nie jest w stanie jakby odczytywać. I moim zdaniem nikt nie wie tak naprawdę, po co on uderzył tak naprawdę w całe środowisko, w piłkarzy, swoich kolegów, jakby utrudnił jakby samemu sobie grę, jakby zaszkodził samemu swojemu wizerunkowi. Mówić jako były reprezentant, czy po takim wywiadzie można jeszcze w efektywny sposób być kapitanem? W szatni być autorytetem dla kolegów? No jakby jeśli jako kapitana rozumiemy ten, który nosił opaskę kapitańską, to tak, to wyłącznie tak, nie? Wyłącznie w ten sposób Lewandowskiego postrzega pewnie teraz cała reprezentacja, cała drużyna i koledzy, tak? No on moim zdaniem nie jest liderem, który będzie pozytywnie wpływał na resztę, który będzie ich czuć. Kuba był bardziej. Też nie był, jakby czasami pamiętamy te historie, jak się tam kłócili przed Euro 2012 o darmowe bilety dla siebie, o większą pulę darmowych biletów z PZPN-em. To też było słabe, nie? No bo milionerzy się w Euro kłócili z Grzegorzem Lato, jaki był, taki był, no ale to było żenujące, że oni się kłócą o darmowe bilety, dodatkową pulę, jakby nie wiedząc, że no to UEFA decyduje często o, nie Grzegorz Lato decydował o ilości darmowych biletów, tylko UEFA decyduje o wszystkim. No więc ja pamiętam, więc oczywiście Kuba był moim zdaniem miał większe takie cechy osobowościowe, które inspirowały otoczenie jakby do większego wysiłku, wiesz, nie? Do wspólnej jakiejś takiej chęci osiągnięcia czegoś. Nie? No, powiedz mi tak, z punktu widzenia kibica, Lewandowski, Boniek, Lubański, Dejna. Czy Robert według ciebie jest najlepszym piłkarzem polskim w historii? No wiesz, ja powiedziałem to, że będzie najlepszym piłkarzem Polski w historii ponad 10 lat temu pewnie. Wtedy wszyscy pukali się w czoło.
ale jakby tak bardzo wierzyłem. No, moim zdaniem jest jakby najlepszym piłkarzem w historii. Najdłużej. Oczywiście brakuje mu medali z turniejów, tak? No, ale to też jest jakby, jeśli postrzegamy jako jednostkę, to wydaje mi się, że no, jest najlepszym piłkarzem. Najdłużej był z tych wymienionych przez siebie piłkarzy piłkarzem na tym topowym, światowym poziomie. Najdłużej się utrzymuje nadal, więc w największych klubach gra i spełnia poważną rolę, więc jakby, no, jest wiele argumentów za tych, które przemawiają, że jest najlepszym piłkarzem w historii Polski. A co to za człowiek, za Robert prywatnie? Bo powiem ci, dwa razy z nim robiłem wywiad i nie byłem w stanie go kompletnie rozgryźć. Nie wiedziałem. Wyszedłem i ludzie mnie pytali, co to za facet. Ja mówię, szczerze, nie wiem. No wiesz, no ja się cały czas dzisiaj zastanawiam, jaki on miał cel nagrywania mnie, nie? I wiesz, no i oskarżenia mnie, gdzie od pierwszego nagrania do ostatniego, pewnie jak patrzę na SMS-y między sobą, to wymieniliśmy kilkadziesiąt SMS-ów, miłych, mniej miłych, o biznesie, przed mistrzostwami świata w Rosji, prosiłem go o coś, o spotkanie z jakimś kibicem, zrobienie sobie zdjęcia, zrobił to zdjęcie, wiesz, opowiadał mi na SMS-y, jak mu gratulowałem narodzin dziecka, prawda, zapraszał mnie do Monachium, a nagle okazuje się, że mnie nagrywał. I teraz wskażę, że miał... Kiedy ostatni raz się widzieliście? Ostatni raz się widzieliśmy w styczniu 2020 roku w restauracji Paczewski, do której mnie zaprosił na lunch. I rozmowy o tym porozumieniu. No, 200 metrów od prokuratury okręgowej, dobre miejsce. Tak, no i wiesz, no i zaprosił na lunch, oczywiście tego lunchu nie jedliśmy, ale jakby, no wiem dzisiaj, dlaczego nie jedliśmy, nie? No bo może zaburzałoby to rejestrowanie tego nagrywania. Tak? Tam dobrze jadą i dają jeść, ale może tym razem było niesmacznie. No nie, no wiesz, zaprosił mnie na lunch, ale wiesz, no dzisiaj to rozumiem, dlaczego nie jedliśmy tego lunchu, nie? Pamiętam, jak szybko wychodził z tej restauracji, uciekał wręcz przede mną. Jak słuchałem tych nagrań, bo wreszcie dostaliśmy te nagrania, które on dostarczył prokuraturze, słuchałem tych nagrań, no to wiesz, no to tylko idiota, albo taki, który chce coś, że powiem, zbudować, tak jak prokurator, jakiś akt, może wywnioskować z tych naszych rozmów, że tam był jakiś szantaż. To wręcz na nagraniu jest moment, kiedy ja się go pytam, jak mnie podpuszcza, wiesz, nie? Że tam nie, bo on mnie podpuszczał, że wyłudziłem kredyt jakiś, wiesz, z banku, nie? Na budowę jakiejś nieruchomości, nie? Co było oczywiście absurdem, nie? I tam jakieś parę rzeczy mi takich wymienił. Ja mówię do niego, czy cię pojebało? Mówię, czy ty mnie szantażujesz w tym momencie? Wiesz, nie? Więc ja go pytałem o to, natomiast no dzisiaj to rozumiem jego grę. I jak mnie się pytasz, jakim on jest człowiekiem, to ja do końca nie wiem, tak? Ja nie wiem, czy on samodzielnie, znaczy ja nie wierzę w to, że on samodzielnie na to wpadł i samodzielnie tak mówił źle on i jego żona w zeznaniach na mój temat, nie? Tak jak oni mi przedstawiali, to ja jestem przekonany, że albo prawnik, albo nie wiem, jego tam prawa ręka Tomek Zawiślak, oni go nakręcali, oni go, wiesz, w jaki sposób manipulowali, nie wiem, jakby do dzisiaj jakby cały czas się zastanawiam, wiesz, co on wymyśli, bo ja wiem finalnie, no, że on na tym straci, tak, no, że on na tym przegra, nie, ja jestem w tego świecie... Skąd wiesz, bo na razie, wiesz, to ty masz zarzuty, a nie on, więc nie wiadomo, kto przegra na końcu.
No wiesz, no ja oczywiście ostatnio prawnik mi powiedział, jak żeśmy rozmawiali o naszym wymiarze sprawiedliwości, no to on powiedział mi, że tutaj ważny, że to jest system, nie? Że to nie często nie jest tak, że ktoś wygrywa, kto ma rację i prawdę. Natomiast to jest bardziej batalia taka o honor, wiesz, jeśli chodzi o wizerunek, tak? No ja, wiesz, ja pracowałem 30 lat na ten swój wizerunek i wiesz, jakby, no i będę walczył do, można powiedzieć, że z grobu wyszedłem po to, żeby walczyć nadal o ten swój wizerunek i jakby nie spocznę na tym, a... Masz już datę swojego procesu? No wiesz, to wszystko zależy od, wiesz, są dwa procesy. Jeden jest sprawa wiesz, gospodarcza, niedługo będzie przesłuchiwanie kolejnych świadków w tej sprawie. Wiesz, to, ja też za bardzo nie mogę mówić o tym, wiesz, okazuje się, nie? Bo ja nie mogę mówić, ponieważ jeden i drugi sąd jakby utajnili sprawy, nie? Więc wiesz, ja nie wiem czasem, czy nasza rozmowa nie będzie dla prokuratora hierapolitańskiego czy jakiegoś innego jakby przyczynkiem do tego, żeby postawić mi, wiesz, jakieś kolejne zarzuty, że ja coś mówię o tym procesie, bo wiesz, ostatnio... Czyli jest prawdopodobne, że jeszcze się w życiu z Robertem spotkacie, ale jeśli to na korytarzu albo na sali sądowej... No nie, oczywiście, no, tylko że nie wiem, czy będę mógł być, bo wiesz, bo mam zakaz zbliżania, wiesz, do Lewandowskiego, więc wiesz, do Lewandowskich, nie? Więc ja nie, ma, nie, nie wiem, czy ja mogę pojechać na mecz do Barcelony, wiesz, nie wiem, czy mogę córkę w Barcelonie odwiedzić. Ale potem, przepraszam, bo zakaz zbliżania, na czyj wniosek został wydany? No, chyba pana Siemiątkowskiego i Lewandowskich, nie? No i prokuratora, prawda? Więc wiesz, ja jestem jakby bardzo niebezpiecznym człowiekiem. No, czy tam jest określone, na jaki dystans może się zbliżać, na jaki nie? A jakie to ma znaczenie? Przecież jakby... No jakie bo to ma znaczenie? Zadałeś się pytanie, że nie wiesz... Czy możesz być na meczu Barcelony? Ja znam ten stadion. Jak mi powiesz, na ile się możesz zbliżać, to ja ci powiem, czy możesz być, czy nie. No, nie, no wiesz, ja wiesz, jak będę twój kanał, moim zdaniem, nie wiem, subskrybował, czy będę, wiesz, to moim zdaniem to jest dzisiaj w Polsce jakby powód na przykład otrzymania, nie wiem, zarzutów, nie, za nie wiem, na przykład niegospodarność, nie wyobrażam sobie, nie, więc dzisiaj, wiesz, dzisiaj prokurator, mam wrażenie, że w tym kraju jest wiesz, prokurator jest Bogiem i wiesz, i oprócz stawiania zarzutów, oni tam, wiesz, spółkami Skarbu Państwa zarządzają lasami, znają się na wszystkim, nie, no nawet na... Czy może być tak, że wynik wyborów dla ciebie może mieć też tak osobiste znaczenie, biorąc pod uwagę, że Kaczyński z Ziobrą już zapowiadają, że sądy to nie muszą dobić po wyborach. No wiesz, no, prokuratura zameldowała się oczywiście w tym procesie gospodarczym, tak? Poprosiła o pozew, nie? Więc zameldowała się, że czuwa nad Lewandowskim. Ja oczywiście wszyscy, albo wielu ludzi mi mówi o tym, że to będzie. Wiesz, wybory są ważne dla tego procesu, no to tylko pokazuje, jakby w jakim kraju żyjemy, tak? Ja tego tak nie postrzegam, wiesz, to tak samo jak mówili mi, że wiesz, że jakby ważna jest opinia publiczna i przekonać opinię publiczną, bo wtedy można mieć bliżej racji, bliżej dobrego wyroku. Ja jakoś jestem przekonany, że żaden sędzia nie będzie patrzył na to, że Lewandowscy są jakby znani, prokurator Święczkowski, do prokuratora Święczkowskiego było złożone doniesienie na mnie i tak dalej, więc ja jakoś tam wierzę, że w dłuższej perspektywie jakby swoich racji jakby dowiodę. Twoja historia z Robertem to mogła być opowieść książkowa o najlepszym polskim piłkarzu w historii i menadżerze piłkarskim, który odniósł największy sukces prowadząc tego piłkarza na szczyt. Wszystko zakończyło się, czy kończy się
w jakiś, czy to powiedziałbym, że w jakimś sensie typowo po polsku. Związek się rozpada, następuje katastrofa, wszyscy się żrą, nie lubią i skaczą do oczu. Można było tego uniknąć? No wiesz, no ja próbowałem wiele razy, wiesz, tego uniknąć, żeby nie antagonizować Lewandowskiego czy Lewandowskiej. Ja wiesz, ja wynająłem prawników, którzy bardzo, powiem, byli tacy łagodni w tym, co robili i jakby rozmawiali. Wiesz, ja dostawał Robert Lewandowski propozycje od naszych prawników, żeby ten spór zakończyć po cichu, żeby przecież nawet w nagraniach, które on zrobił, ja go przekonuję, żebyśmy poszli do sądu arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Jakby pojawił się w którymś momencie też mediator, który chciał jakby mediować między nami. Ja byłem z tym okej, ja byłem za tym, natomiast byłaby do tego potrzebna zgoda Lewandowskiego, więc on nigdy nie wyrażał takiej zgody, nigdy nie odpisywał na nasze propozycje, na nasze pisma, nie odpisywał, tak? Więc wiesz, jak ktoś by przesłuchał całość tych nagrań, może nawet nie całość, bo nie ma całości tych nagrań. Są jakieś nagrania, natomiast nie ma całych rozmów naszych. Gdyby ktoś przesłuchał, to w tych rozmowach jest, że ja nalegam ja na Lewandowskiego, żeby on podjął decyzję, żebyśmy ten spór, który mamy w sądzie cywilnym, rozstrzygali w sądzie arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Tylko procedura jest taka, że ja nie mogę pójść do sądu, do tego arbitrażu bez zgody Lewandowskiego. I ja chciałem to zrobić. Ja na tej rozmowie w Baczewskim, ja na niego nalegałem, żeby podjął decyzję, żeby, bo ja wiedziałem, że nie dogadaliśmy się na tym spotkaniu i że po prostu, że jak pójdę do sądu, no to wiesz, no to wybuchnie bomba, nie? Że to będzie, wiadomo, że jak pojawią się nazwiska Lewandowskie, Kucharskie, no to zaraz będą wszyscy wiedzieli o tym naszym konflikcie, a to nie byłoby też na rękę. Ja pamiętam, jak grałeś w Legii, a kiedyś na boisku byłem tuż obok ciebie, więc przewiduję, że tu miękkiej gry nie będzie, a na końcu będą buty z metalowymi korkami w użyciu. No wiesz, no ja dzisiaj wiem, że Lewandowski z Siemiątkowskim, z mecenasem Siemiątkowskim, Tomaszem Siemiątkowskim, oni okłamali prokuraturę, oni do prokuratury złożyli jakby zmanipulowane nagrania, spreparowane, których była ingerencja. Oni nawet na użytek mediów chcieli te nagrania, wypuszczając jakby tam fragmenty tych nagrań, więc oni celowo, ja nie wiem, czy prokurator o tym wie, czy chce wiedzieć, no bo być może już jakby to, wiesz, no powiem, za daleko poszło, nie? Ale ja dzisiaj mogę się z Lewandowskim o te 20 milionów założyć, że on złożył do prokuratury zmanipulowane taśmy i nagrania, tak? I one, które nie mają żadnej wartości dowodowej, więc wiesz, ja sobie spokojnie czekam na rozwój sytuacji, no bo to, wiesz, dla mnie jest ewidentny współudział prokuratury z Lewandowskim. Nikt mi nie wmówi, nie przekona, że w tym kraju prokuratura prowadzi 2 tygodnie śledztwo, tak, że tyle trwa i prokuratura krajowa zajmuje się takimi sprawami, jaką złożył Lewandowski, tak, to wiesz, to... A powiedziałeś, że spokojnie sobie czekasz. W Hiszpanii grałeś w Sportingu Gijón. Czy teraz jesteś w Gijón? Nie, teraz jestem w województwie Valenciana, tak? Czyli blisko między Walencją a Alicante. Tutaj odpoczywam, tutaj leczę się. Tam się chodzi na mecze Herkulesa czy Walencji?
No oczywiście byłem ja chodzę na wszystkie mecze, no jak mogę, to chodzę na Herkulesa, Mestalla, Walencji bardzo lubię, Herkules, na którym zdobyliśmy, na stadionie Herkulesa, na którym zdobyliśmy brąz Mistrzostw Świata w 82, to jest 10 kilometrów ode mnie, więc ja tam bardzo lubię chodzić, bo jest fajny klimat, Walencję też bardzo, bardzo lubię, no. Muszę tutaj być, bo tutaj się leczę, tutaj dochodzę do zdrowia i tutaj to słońce, które widać, ono mnie naprawdę dobrze nastraja i pomaga. Wyjaśnijmy tylko, że ta kuracja ze sprawą z Lewandowskim nie ma akurat nic wspólnego. Nie, to akurat złapała mi choroba autoimmunologiczna, bardzo rzadka. I oczywiście będąc w szpitalu pytałem się wielokrotnie, czy to może być związek ze stresem, prawda? Bo ja w tamtym czasie miałem dużo stresu, bo mój tata umierał, zachorował i umierał, więc jakby to było dla mnie bardzo duże przeżycie, miałem dużo stresu, ta sprawa Lewandowskiego w ogóle nie miała takiego wpływu na mnie, natomiast lekarze mówili, że nie, że ta choroba autoimmunologiczna nie wywołuje tego stresu. Że u nas powoli się lato kończy, jak patrzę za twoje plecy i na twoją koszulkę, to u was absolutnie jeszcze nie, więc miłego wypoczynku życzę. Czuję się, jakby mecz grał, także bardzo dziękuję za rozmowę, pozdrawiam wszystkim i wszystkiego dobrego dla wszystkich. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego, trzymaj się. Dziękuję.